Witam gorąco wszystkich. Ja jestem Darius i zapraszam Was na kolejny odcinek z nowej serii Kroniki Anka Iniera na mapie Silverrun Forest. I tak, po przespanej nocy czuję się dużo lepiej. Odświeżony umysł, kawka wypita, widoki przepiękne. Piękny poranek, mglisty. Jak to we wrześniu. No nic, trzeba się już za robotę. Najpierw plan taki, trzeba się obeznać, jakie tam produkty trzeba dostarczyć, bo to było właśnie jednym z, jak to się mówi, z haczyków, nie, z haczyków, haczyków, nie. Trzeba to dokończyć, jak się ojciec zbudował, więc ja ruszam na obeznanie terenu, zobaczyć, co trzeba ogarnąć i z czym to się je. Później też będę miał kilka spotkań, rozmów jeszcze, także następne kilka dni będzie naprawdę intensywne. Najpierw sobie podjedziemy tutaj, zobaczymy, co tutaj potrzebują. A więc potrzebują woodbeam, 6000 litrów, planks 4000 ponad, nieco, no 32. Później długie planks, czyli to są deski, 2496, metal 480, podłogowe płytki 200 i barierki 2000. Metal. Oni coś mi wspominali, że tu miał być teren pod budowę fabryki do przesorki, przepraszam, do przetwarzania rudy żelaza, więc chyba tutaj trzeba będzie to ogarnąć, ten teren, wyciąć kilka drzew i postawić fabrykę. Ale zanim fabrykę, czyli drzewa, a jak już będą drzewa, to trzeba drzewa przewieźć do produkcji dalszej. Czyli będę potrzebował zakupić fabrykę, produkcję, która mi wytworzy te beams. Ktoś mi tam mówił, że to było gdzieś na jednej z tych ulic. Muszę to obczaić dopiero to miasto, bo nie znam jeszcze dokładnie go. Teraz, czy to jest to? Nie, to są meble. Tam nie. Chyba to będę musiał kupić. Bo tu będą, tak, barierki. Są barierki. Tu mogę drzewo przywieźć już. Z tego mi zrobią barierki. Czyli muszę jeszcze znaleźć drugie miejsce, gdzie zrobią mi kolejną rzecz. Czy to było gdzieś tutaj? Chyba nie. Bym się zgubił już. Tam jest jakaś fabryka, może tam będzie jeszcze. Tutaj. A, to podłogę robię. To też muszę kupić. Okej. Okay. Teraz mi kasy jest. A jeszcze muszę kupić jedną fabrykę. Jeszcze jedną produkcję. Te
Gdzie ona to była? No normalnie się już pogubiłem z tym. To gdzieś tutaj było? Tutaj byłem. No dobra, no najwyżej. Już wiem co. To tą jedną rzecz, którą muszę tam dostarczyć, to ona będzie z tego z tartaku. Muszę jechać tartak znaleźć. On był gdzieś na mapie. Na północy. Muszę się tam udać na północ tym razem. Mówili, że tam drogą na północ się udać. Będzie już z drogi widać tartak po lewej stronie. Ale tu pięknie jest, naprawdę. Prześlicznie. Ta woda wydaje swojego uroku tutaj naprawdę. Daleko jest ten tartak. Mamy stację paliw. Chyba tutaj po lewej. No, widać. Tylko to nie jest to. O, tu jest ten duży budynek, widać taki czerwony. Okej. Okay. Dobra, ile on też kosztuje? Tutaj to się gdzieś kupowało. Muszę sobie włączyć pomoc w takim układzie. No, tu jest, dobra. 250 tysięcy. Stary młyn. Ile mam kasy? 905. No, ja go muszę kupić. Dobra. Zostaje mi 655, no dużo już mi nie zostaje, muszę jakieś roboty się chwycić. Zacząć mieć jakiś jeszcze dodatkowy dochód oprócz restauracji, bo restauracja mi niepokoi wszystkich kosztów właśnie produkcji tych rzeczy, bo tutaj zaopatrzę się tego o tą kolejkę górską. Pokupione te rzeczy, dobra, to w takim razie ja się wezmę teraz za wycinkę tamtego drzew. Będę musiał znaleźć teren, żeby jeszcze więcej drzew powycinać. Także. Będę potrzebował jakiś sprzęt jeszcze dodatkowo do pracy. Ja nie wiem, czy to, co tam ojciec zostawił, czy podoba mi to, czy to będzie działać dobrze, czy to się nie będzie psuło. Dobra, spróbujemy podpalać maszynę, zobaczymy jak one mają działać. Okej, okay. No się to połączyć. Dobra, najpierw będę harwestrem, puścimy nam te drzewa. Zobaczymy, czy to powiedzie się bez problemu. Thank you.
i poszło. Pierwszy dzień już za mulami. Udało mi się tam powycinać te drzewa, także fajnie to wygląda. Teraz jedynie firma przyjdzie, będzie musiała wyrównać teren. Będą stawiać budynek. I tak to wygląda, jeśli chodzi o fabrykę. Jeśli chodzi o sprzęt, niczego sobie, aczkolwiek to żółte Volvo. To no nie jest to jedno z nowszych urządzeń, więc będę musiał troszeczkę pomyśleć nad zakupem jakiegoś środka transportu do ściętych drzew. Bo jeśli chodzi o maszynę, to harwester jest ok, traktor jest taki w miarę, nie ma przedniego zaczepu trzypunktowego i PTO, tak na tym też będę się musiał zastanowić, ale myślę, że zostawię to do jutra, chyba że zaraz może zobaczymy, czy coś w promocji jest. O, właśnie to by mi też pomogło troszeczkę na początku, ale niestety to są rzeczy tylko do pracy w polu. No cóż, zobaczymy, może liczę, że dnia się coś pojawi. A na razie należy się udać na spoczynek już. Już się robi ciemno. A w sumie też już zbliżamy się powoli do okresu zimowego, także no będzie jak będzie. No, zważywszy na to, że był spacer z drzewem, więc powinna być przez okres zimowy też jakaś robota. Właśnie przyszedł zerknąć, jak to wyglądają kontrakty, może coś ciekawego będzie. Dobra. No, ślicznie wygląda ten podoczek wodospady. Dobra. Teraz jeszcze zobaczymy, jak to sprawa się wystawia. O, jakaś przyczepa, której tak nie będzie potrzebna. I kontrakty, miałem popatrzeć, czy coś ciekawego jest. No to trochę jest na kultywowanie, ale to mnie nie interesuje. Tu jest na wycinkę martwego drzewa. I martwe drzewo można by było zawieść. Przetworzyć na wióry na przykład. Raczej z desek, czyli tam nie będzie. Tu jest usuwanie kamieni. Jest transport. Transport drzewa. Widać, jest opłacalny. Więc może by się przydało coś zainwestować, żeby kupić do transportu drzewa. W ogóle popatrzymy, jak to ze sprzętem jest, co jest w katalogu, jeśli chodzi o transport drzewa. Tu jest coś takiego za 205 tandem. Ciekawie to wygląda. Przy takim czymś nie pracowałem, można by było pomyśleć coś i pobawić się. No zobaczymy. Dobra. To by było do przewozu drzewa. No można by było coś pomyśleć. 200 tysięcy, to by zostało jeszcze 400. Nie wiem, ile tam fabryka będzie mi kosztować. Bo co innego tutaj wymyślę, jeszcze traktor by się przydał jakiś kupić. Dobry. No nic, dobra. Ja wezmę także, wezmę ten kontrakt do transportu. Niech sobie są. A ja się z nimi zajmę później. Jutro pomyślę, co kupić. Przez noc jeszcze pomyślę, co, jak, z czym się je i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Ale się tu ciemno robi. Pozdrawiam wszystkich gorąco i do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie. Cześć.